Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Mamy poniedziałek, 18 grudnia. Ja się nazywam Tomek, a to jest program cykliczny, w którym przedstawię Wam porcję newsów z kolarskiego świata. Zapraszam! Miniony weekend oczywiście królowały zawody kolarstwa przełajowego. Mieliśmy Puchar Polski i Puchar Świata. W Pucharze Polski zwyciężył Adam Żuber i w elicie kobiet zwyciężyła Magdalena Sadłecka. Tutaj trzeba powiedzieć, że odbywało się to pod nieobecność i Bartka Miklera, i Marka Kondy. To jest dość istotna informacja, bo jakby chyba oni teraz są głównymi faworytami do zdobycia mistrzostwa kraju, no i Bartek jest faworytem do tego, żeby triumfować w ogólnej klasyfikacji Pucharu Polski. Natomiast Magda Sadłecka chyba startowała w Pucharze Polski w tym roku pierwszy raz, no i udowodniła, że jest najprawdopodobniej faworytką do tego, żeby sięgnąć po tytuł mistrzyni Polski. No jeśli chodzi o Puchar Świata w Belgii, to moje typy i oczekiwania się nie sprawdziły. Mathieu van der Poel nie wygrał, nie był nawet drugi, a był trzeci, a zwyciężył Wout van Aert. A z kolei w rywalizacji kobiet najlepsza była Evie Richards. Wróćmy jeszcze na chwilę do kraju, bo warto przypomnieć o tym, że 22 grudnia będą wybory w PZKOL-u. No i ostatnio na portalu sportowefakty.pl pojawił się dosyć długi wywiad wideo z Sebastianem Rubinem. Niestety ten wywiad jest prowadzony w taki dosyć mocno ogólny sposób i pan Rubin też się tak dosyć mocno ogólnie wypowiada. Kiedy został zapytany o to, jak by sobie chciał poradzić z długiem 10-milionowym wobec Mostostalu, to mówił, że no, warto by podjąć szerokie rozmowy nawet z zewnętrznymi podmiotami, żeby się z nim szybko uporać. Natomiast temat długu PZKOL-u i tych nowych ewentualnych władz w PZKOL-u i całej tej afery, to wydaje mi się, że to jest dobry temat na kij szprychy i chyba go niedługo nagram. A na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się tym razem już nie jutro, a w środę, jak ostatnio mówiłem. I będziemy widzieli się zawsze w poniedziałek, w środę i w piątek. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie. To był program cykliczny. Cześć!